dziecko, które zaczyna chodzić do szkoły, ma kolegów, sąsiadów, rodzinę i tak dalej, i potem nagle ktoś grab za rękę, prawda, i wywozi do innego kraju, to jest szok. Dziecko przyjechało i nie wie języka polskiego i nie może bawić się z dziećmi innymi też. No tutaj, a tutaj może przyjść i w normalnej takiej atmosferze swojej, zwykłej, zacząć na innej terytorii, w innym kraju, zacząć coś robić. Tutaj dzieci przychodzą do nas, prowadzimy zajęcia różne, ręczna praca, kulinaria. Też dzieci mogą spotkać się i mówić w swoim języku, w ukraińskim. W tej chwili się kładzie duży nacisk w Ukrainie, żeby mówić po ukraińsku. Językiem urzędowym jest ukraiński, a nie rosyjski. Więc te dzieci u nas uczą się ukraińskiego i uczą się nie tylko języka, powiedzmy gramatyki i tak dalej, ale uczą się również zwrotów jakichś grzecznościowych, jakichś tradycji ukraińskich, jakichś obrzędów związanych ze świętami, powiedzmy, prawda? Mamy takie zajęcia rozrywkowe i poznawcze z ukraińskiej kultury. Ostatnim czasem my robimy takie ljalki-motanki, dzisiaj robiliśmy świeci. To taka tradycyjna ukraińska sztuka, jaka teraz jest bardzo popularna w Ukrainie. Bardzo ważne, żeby dziecko znalazło sobie też z kim może bawić się. Potem oni nawet chodzą razem z mamami, pomiędzy sobą też i zaczynają nie tylko w tych ścianach spotkać się, a pomiędzy sobą z rodzicami też. Oni przychodzą tutaj, żeby prosto być razem, dla socjalizacji. I to jeszcze bardzo potrzebuje. Nawet po swoich dzieciach ja to widzę, bo już tylko zaczynałem kontaktować z polskimi dziećmi, coś mieć troszkę więcej. Widzę, że nasze zajęcia nie były pustymi, a zrobili coś dobrego. I to wszystko dzięki Pop Fund i pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Bardzo, bardzo dziękujemy.